Czy młody zięć powinien zasługiwać na zaufanie? Adrian szybko pokazał swoje prawdziwe oblicze, chciwość i brak szacunku. Od pierwszego spotkania wiedziałem, że nie będzie dobrym partnerem dla mojej córki. Własnymi słowami przyznał, że planuje ułożyć sobie życie na naszym majątku. Od samego początku Adrian nie przypadł mi do gustu. Już gdy córka przyprowadziła go pierwszy raz do domu, w duchu marzyłem, że ich relacja szybko przeminie. Że będzie to jedynie przelotna fascynacja. Patrząc na niego, czułem, że nie chciałbym, aby kiedykolwiek został moim zięciem. Był w nim jakiś rodzaj lekkości, który wprawiał mnie w niepokój. Przez moment pomyślałem, że to nie jest ten typ, z którym moja ukochana Emilka mogłaby stworzyć stabilny, dojrzały związek. Niestety, jak to w życiu bywa, moje intuicje pojawiły się za późno. Nie minęło nawet dwanaście miesięcy. A ten młody człowiek, jak go zaczęła nazywać moja żona, żeby mnie uspokoić, oświadczył się Emilce. A ona, jak mała dziewczynka, unosiła się na skrzydłach szczęścia. Chodziła z błyszczącym pierścionkiem, pokazując go wszystkim dookoła, niemal tańcząc z radości. Adek, wołała z czułością, aż mnie trzęsło. Naprawdę? Adek? Takie zdrobnienie nadawałby może nastolatek, ale nie mężczyzna zbliżający się do trzydziestki. Za każdym razem, gdy słyszałem to dziecinne przezwisko, coś we mnie pękało. Emilka była pełna entuzjazmu na jego temat, adek jest po prostu cudowny, powtarzała z błyskiem w oku, gdy tylko miała okazję, dumna jak Paw. Mamy tyle wspólnego, kochamy francuskie filmy, rowerowe wypady, no i oboje słuchamy muzyki klasycznej. Adek, to największy romantyk, jakiego poznałam, nigdy wcześniej nie dostawałam tylu kwiatów, mówiła z uśmiechem, który zdawał się nigdy nie schodzić z jej twarzy. Ale czy życie opiera się jedynie na wspólnych zainteresowaniach? Na miłości do Mozarta, rowerach i bukietach kwiatów? Dla mnie to nie były rzeczy kluczowe. Owszem, pasja jest ważna, choć w moim przypadku brakuje na nią czasu. Jednak związek i planowanie rodziny wymagają też czegoś więcej jakiejś stabilności, poczucia odpowiedzialności, o które trudno, kiedy nie ma się stałego zatrudnienia ani dochodów, na których można polegać. Adrian, jak jego zdrobnienie, Wydawał się równie lekkomyślny. Owszem, ukończył AWF, ale nigdzie nie zagrzał miejsca. Emilka poznała go, gdy dorabiał na siłowni jako instruktor. Niedługo potem rzucił tę pracę, bo posprzeczał się z szefem. Próbował swoich sił w różnych miejscach, był barmanem, prowadził zajęcia piłkarskie dla dzieci, sprzedawał rowery, a ostatnio zajmował się rozwożeniem paczek jako kurier. Dla mnie był typowym przykładem kogoś, kto skacze z kwiatka na kwiatek kogoś kto unika zobowiązań To może być zrozumiałe w przypadku dwudziestolatka, który dopiero szuka swojej drogi, ale dla mężczyzny o dekadę starszego, planującego założenie rodziny. Trudno było mi to zaakceptować. Jakie życie czeka naszą Emilię z tym całym atkiem? Próbowałem przekonać żonę do swojego stanowiska. Przecież on pracuje tylko na umowę zlecenie, wynajmuje kawalerkę, którą dzieli z kolegą i nie myśli o żadnej stabilizacji. Paulina jednak nie podzielała mojego sceptycyzmu, Ryszard, przecież nie wszystko kręci się wokół pieniędzy, my też zaczynaliśmy z niczym, a mimo to mamy za sobą lata szczęśliwego małżeństwa, przekonywała mnie łagodnym tonem. Są młodzi, mają jeszcze czas, żeby osiągnąć coś razem. Ale tu nie chodzi o pieniądze, Paula, wykrzyknąłem, czując coraz większą frustrację. Tu chodzi o charakter i gotowość do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. To typowy leń, który woli wybrać łatwiejszą drogę i ustawić się w życiu bez większego wysiłku. Nie pomyślałaś, że może chce wrzenić się w rodzinę, która zapewni mu komfort? Paula tylko zaśmiała się, machając ręką na moje obawy, Ryszard, przecież my nie jesteśmy jakimiś milionerami. Może i nie należymy do najbogatszych w Polsce, ale na tle innych żyje nam się całkiem wygodnie. Nawet jeśli Paula nie widziała problemu, ja czułem, że wciąż pozostaję jedynym w tej rodzinie, który widzi Adriana takiego, jakim naprawdę jest. Kilka dekad temu, kiedy postanowiłem wkroczyć na rynek jako hydraulik, wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Miałem dość skromny start, żadnych dużych inwestycji, za to mnóstwo chęci i determinacji. Założyłem niewielką firmę skupiającą się na prostych pracach, montażu wanien, kabin prysznicowych, umywalek, toalet czy zlewów. Byłem jednym z tych fachowców, na których istniało ogromne zapotrzebowanie, ponieważ w okolicy brakowało specjalistów, którzy rzeczywiście znali się na swoim fachu i potrafili pracować z precyzją. Każdego dnia wychodziłem z domu wcześnie rano i wracałem późnym wieczorem, a czasem nawet w weekendy można mnie było spotkać u klienta wymieniającego rurę czy naprawiającego przeciek. Święta, piątki, niedziele dla mnie nie było różnicy. Wiedziałem, że kluczem do sukcesu jest ciężka praca. I choć wiele razy miałem ochotę odpuścić po długich godzinach spędzonych na kolanach przy instalacjach, coś mnie pchało do przodu. Chciałem czegoś więcej niż tylko przetrwania od pierwszego do pierwszego. I ta wytrwałość naprawdę się opłaciła. Z czasem zaczęło się do mnie zgłaszać coraz więcej klientów. Wieść o mojej solidności i dokładności rozchodziła się szybko. Byłem jednym z tych, których poleca się znajomym bez obaw, że coś pójdzie nie tak. Przychodziło coraz więcej zleceń, a moja reputacja rosła. To był moment, kiedy zacząłem poważnie myśleć o rozbudowie. Początkowo zatrudniłem pomocników, młodszych kolegów po fachu, którym mogłem powierzyć prostsze prace, a ja sam zacząłem się koncentrować na bardziej skomplikowanych projektach. Z czasem przekształciłem firmę w większe przedsiębiorstwo, które zajmuje się nie tylko prostym montażem, ale i projektowaniem całych systemów wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania centralnego, a nawet instalacji pomp ciepła. To już była liga, do której dążyłem przez lata. Udało mi się nawet otworzyć sklep z wyposażeniem łazienek. Dzięki niemu mogłem zaoferować klientom kompleksową obsługę, od projektowania po dostarczanie najlepszych materiałów i produktów. Moja firma stała się czymś więcej niż tylko źródłem utrzymania, to było nasze rodzinne przedsięwzięcie, które dawało nam poczucie stabilności. Dzięki sukcesom biznesowym mogliśmy z żoną i dziećmi wyprowadzić się z ciasnego mieszkania w bloku na obrzeżach miasta do domu naszych marzeń. To miejsce stało się naszą dumą. Piętrowy budynek z przestronnym garażem i dużym ogrodem, w którym zasadziłem drzewa, krzewy, a nawet zbudowałem altankę. Cała rodzina czuje się tu bezpiecznie i komfortowo. Spoglądam na ten dom z satysfakcją, wiedząc, że jest symbolem lat ciężkiej pracy i wyrzeczeń, które włożyłem w budowę tego, co mamy teraz. Jestem człowiekiem zapobiegliwym. Moja firma dobrze prosperuje, ale wiem, że los bywa nieprzewidywalny. Dlatego zacząłem inwestować swoje oszczędności. Przeznaczyłem je na zakup nieruchomości, kupiłem dwa mieszkania w pobliskim mieście, które wynajmuję, oraz kilka działek budowlanych, idealnie położonych w rozwijającej się okolicy. Dzięki temu wiem, że niezależnie od tego, co się wydarzy, moja rodzina zawsze będzie zabezpieczona. Na Ziemi nigdy się nie traci. Powtarzam znajomym, którzy pytają o moje inwestycje: Inflacja może wpłynąć na pieniądze na lokacie, ale ziemia zawsze będzie cenna. Od samego początku, kiedy tylko usłyszałem, że Emilia planuje swoje życie z Adrianem, ogarnęły mnie mieszane uczucia. Im dłużej o tym myślałem, tym więcej miałem wątpliwości co do jego prawdziwych intencji. Czy mogę mu się dziwić, że chciałby zapewnić sobie komfortowe życie? W końcu wieść o naszej sytuacji finansowej z pewnością krążyła po okolicy. Byliśmy dość dobrze sytuowani, a Emilia, jako nasza jedyna córka, w przyszłości odziedziczy wszystko, co z takim trudem zbudowałem. Niestety zarówno moja żona, jak i córka traktowały moje obawy jak wyraz przesadnej troski. Może nawet jak coś w rodzaju ojcowskiej zazdrości, która towarzyszy każdemu ojcu, gdy jego jedynaczka postanawia zacząć życie na własny rachunek, u boku kogoś, kto, jak uważałem, nie był dla niej odpowiedni. Emilka zaśmiewała się i bagatelizowała moje obawy. Tatusiu, tatusiu, mawiała z rozbawieniem, kręcąc głową: Ja wiem, że to dla ciebie trudne, bo zawsze będę twoją małą córeczką, ale musisz się z tym pogodzić. Nie mogę zostać z tobą na zawsze. Zresztą obiecuję, że zawsze będziesz jednym z najważniejszych mężczyzn w moim życiu. A żona zamiast stanąć po mojej stronie, po prostu jej przytakiwała, uważając, że przesadzam i niepotrzebnie szukam dziury w całym. W końcu nadszedł dzień ślubu. A wesele, które zorganizowaliśmy, przerosło oczekiwania wszystkich, nawet mojej żony, która zaplanowała każdy szczegół z niemal maniacalną precyzją. Zaprosiliśmy ponad 200 gości rodzina, przyjaciele, znajomi. Przygotowaliśmy wystawną ucztę, która obfitowała w przysmaki i dodatki, o które zadbała moja żona, fotobudka, pokaz fajerwerków, animatorzy dla dzieci i nawet profesjonalny klaun. Podarowaliśmy młodym również kluczyki do nowego auta i jedno z mieszkań, które do tej pory wynajmowaliśmy. Paulina z zadowoleniem powtarzała, nasza jedyna córeczka zasługuje na wszystko co najlepsze, nie możemy przecież na niej oszczędzać. Kiedy próbowałem podsunąć jej, że może nie wszystko jest konieczne, wzruszała ramionami. Mówiłem, że fajerwerki i te wszystkie dodatkowe atrakcje to zbędne wydatki, które nie zagwarantują przecież szczęścia nowożeńcom. Ale ona tylko uśmiechała się pobłażliwie, niemal jakby wiedziała lepiej. Po uroczystości Emilia i Adrian wyruszyli w podróż poślubną. Oczywiście zapłacili za nią sami z pieniędzy, które zebrali w kopertach od gości weselnych. A że koszty wesela w większości pokryliśmy my, uznałem, że młodzi i tak sporo na tym zyskali. Niestety ani Adrian, ani jego rodzice nie przejawili chęci dołożenia się do uroczystości. Emilka jednak nie widziała w tym problemu. Tato, przecież rodzina Adriana nie jest zamożna, Adek ma trójkę młodszego rodzeństwa, dwoje na studiach, a jedno jeszcze w liceum. Skąd mieliby wyciągnąć pieniądze na wesele? Tłumaczyła mi z pełnym zrozumienia tonem. Aż trudno było mi uwierzyć, że Emilia naprawdę nie widziała tu problemu. Próbowała mi wytłumaczyć, że skoro nas na to stać, to co złego w tym, by zorganizować wesele jej marzeń? Ale przecież stać to było mnie, nie ją. Wiedziałem, że w tej chwili nie ma sensu się sprzeczać. Atmosfera była jeszcze ślubna, a świeżo upieczona młoda para przeżywała najpiękniejszy czas swojego życia. Przemilczałem swoje obawy, ale postanowiłem jedno: będę miał Adriana na oku. Obserwowałem go uważnie, licząc na to, że być może czas po ślubie zmotywuje go do znalezienia stałej pracy, podjęcia odpowiedzialności, pokazania, że zasługuje na moją córkę. Niestety, z każdym dniem coraz bardziej się przekonywałem, że moje wątpliwości były uzasadnione. Sytuacja z Adrianem zaczęła powoli wymykać się spod kontroli, szczególnie kiedy Emilka zaszła w ciążę. Na początku cieszyliśmy się z nowiny, myśl o wnuku rozpromieniła nas oboje. Wydawało się, że pojawienie się dziecka może zmotywować Adriana do wzięcia się za siebie, znalezienia stałej pracy, myślenia bardziej odpowiedzialnie. Jednak rzeczywistość szybko ostudziła nasze nadzieje. Wkrótce na świat przyszedł nasz wnuczek, Wojtuś, a wydatki Emilki i Adriana zaczęły gwałtownie rosnąć. Mimo że nowo narodzone dziecko powinno było stanowić bodziec do stabilizacji, Adrian nie kwapił się by wprowadzić w życie jakiekolwiek zmiany. Emilka, przyzwyczajona do komfortowego życia, nie wyobrażała sobie nagle zrezygnować z zakupów i rozmaitych udogodnień. Co chwila wpadała do naszego domu z prośbą o kolejną pożyczkę, po którą przychodziła z lekkim sercem, jakby była to rzecz oczywista. Ani razu nie padła propozycja zwrotu, wiedziała, że będziemy jej pomagać. Z jednej strony to zrozumiałe, kto by odmówił własnemu dziecku, zwłaszcza w potrzebie, ale z drugiej strony, za każdym razem, gdy Emilka wracała po kolejne pieniądze, rosła we mnie frustracja. Byłem rozczarowany i wściekły na Adriana, który wciąż pracował dorywczo, na zleceniu, w sklepie sportowym, jakby nadal był studentem, a nie ojcem. W rozmowach z żoną nie mogłem już opanować złości. Przecież to praca na poziomie młodego chłopaka, który dorabia sobie po zajęciach, a nie męża i ojca rodziny. I to jeszcze nie na pełny etat, bo nasz zięć najwidoczniej nie lubi się przemęczać, grzmiałem, gdy zaczynało mi brakować cierpliwości. I o dziwo nawet Paulina zaczęła w końcu dostrzegać problem, choć jeszcze próbowała bronić Adriana, twierdząc, że po prostu nie może znaleźć lepszego zatrudnienia. Tak twierdzi Emilka, tłumaczyła z oporem, jakby chciała mnie uspokoić. Naprawdę w to wierzysz? Przecież mógłby pracować w szkole, skoro jest nauczycielem WF albo jako trener personalny. Dobrze wiesz, że to praca z przyszłością. Przypomniałem jej o kolejnym przykładzie, znajomy naszemu siostrzeńcowi w ten sposób zarabia niezłe pieniądze. A może mogłabyś mu przypomnieć, że oferowałem mu pracę u mnie w firmie? Dodałem z przekąsem. Wiesz, co powiedział? Że to nie dla niego i że nie będzie dojeżdżał 40 kilometrów codziennie, wydaje mu się, że to nieopłacalne. Słyszysz? 40 kilometrów to jakaś kpina. Cały czas mówiłem ci, że ten chłopak liczy na nasze pieniądze i jak widzisz, miałem rację. Czara goryczy przelała się jednak w dniu pierwszych urodzin Wojtusia. Pojechaliśmy z Pauliną z wizytą, oczywiście z kolejnym drogim prezentem, licząc, że to będzie przyjemny rodzinny dzień. Na miejscu byli też rodzice i brat Adriana z narzeczoną. I to właśnie przypadkowa rozmowa, którą usłyszałem w korytarzu, stała się dla mnie kluczowym momentem. Przechodziłem obok Łazienki, kiedy usłyszałem głos Adriana mówiącego do swojego brata, Kamila, po co ty się tak męczysz? Pracujesz po godzinach, czasem w soboty, a co ci z tego przychodzi? Wynajem mieszkania pochłania prawie całe zarobki. Zamiast tak się przemęczać, lepiej ustawić się jak ja. Kamil, nieco zaskoczony odpowiedział, ale ty to masz lepiej. Mieszkanie urządzone przez teściów, samochód od teściów, i pewnie nieraz też parę złotych ci dadzą, co? Adrian nie wahał się nawet przez chwilę. Pewnie, że tak, wystarczy, że Emilka poskarży się matce, że na coś nie ma, i już dostajemy kopertę albo przelew. Co mają robić z pieniędzmi? Są w takim wieku, że podróże ich nie interesują, to niech inwestują w nas. W końcu kto inny jak nie ja przejmie ich majątek? Mają działki, dom, mieszkania, a ja wiedziałem od początku, że wystarczy oczarować Emilię, a reszta przyjdzie sama. Poczułem, jak krew pulsuje mi w skroniach. Wiedziałem, że Adrian jest kombinator, ale usłyszenie tego na własne uszy było dla mnie czymś zupełnie innym. Nie miałem wątpliwości, że trafiłem w sedno od samego początku. Mój zięć to klasyczny cwaniak, który w swojej głowie już kalkuluje, ile zyska na moim majątku. Jednak nie wiedział, że przygotowałem się na taki scenariusz. Przez te wszystkie lata zabezpieczałem swoje oszczędności w sposób, o którym nie miał pojęcia i którego jestem pewien, bardzo się zdziwi, gdy przyjdzie czas. Nie każdy w naszej rodzinie wie o prawdziwych kulisach mojego życia. Emilka rzeczywiście wychowywała się jako jedynaczka, ale w rzeczywistości nie jest moim jedynym dzieckiem. Wiele lat temu, kiedy przeżywałem trudny okres w małżeństwie, pojawiła się w moim życiu inna kobieta. Krótkotrwały romans skończył się niespodziewanie, okazało się, że zaszła w ciąży. Zdrada niemal rozbiła moje małżeństwo, ale Paulina, choć cierpiała, postanowiła mi wybaczyć i wróciliśmy do siebie. Oboje wiedzieliśmy, że to nie dziecko zawiniło, a Paweł nie powinien ponosić konsekwencji moich błędów. Dlatego starałem się, by jego obecność nie była tylko cieniem przeszłości. Utrzymywałem kontakt, zapewniałem mu wsparcie i dawałem szansę, by poznał swojego ojca. Dzisiaj Paweł to młody, ambitny mężczyzna, który rok temu ukończył studia. Obserwując jego rozwój, nie mam wątpliwości, że to on powinien przejąć moją firmę. Z każdym miesiącem coraz bardziej angażuje się w codzienne obowiązki, pokazując, że odziedziczył po mnie smykałkę do biznesu. Pracuje w dziale zamówień, ale kiedy trzeba, nie boi się wyzwań, zakasuje rękawy i sam jedzie do klientów, żeby zadbać o serwis. Podziwiam jego podejście i pracowitość, które przypominają mi moje początki. Jestem przekonany, że on naprawdę zrozumie i uszanuje dziedzictwo, które przez lata budowałem. W końcu, po długim namyśle, doszedłem do wniosku, że Paweł jest tym, kto zasługuje, by kontynuować moje dzieło. Nie zamierzam jednak siedzieć w tej firmie do końca życia. Paulina i ja ciężko pracowaliśmy przez wiele lat, i teraz nadszedł moment, by pomyśleć o sobie, o przyszłości bez codziennego stresu i obowiązków. Dlatego, gdy tylko Paweł poczuje się pewnie w roli zarządzającego, oddam mu firmę w ręce i planujemy z żoną wyjechać. Nasz wybór padł na Kanadę, gdzie mieszka jej ciotka. Już kilka razy odwiedzaliśmy tę malowniczą okolicę i przy każdej wizycie wracaliśmy zachwyceni. Zaczęliśmy nawet rozglądać się za domkiem na sprzedaż w tej okolicy, urokliwe miejsce, gdzie można wreszcie zwolnić tempo i cieszyć się życiem. Myślę o sprzedaży naszego domu oraz kilku działek, a zgromadzone środki pozwolą nam wygodnie żyć na emeryturze. To miejsce, w którym naprawdę moglibyśmy odpocząć. Emilka oczywiście nie zostanie z niczym, jest moją córką, więc zapewnię jej zabezpieczenie finansowe. Nie zamierzam jednak ryzykować, by te pieniądze trafiły w łapska Adriana. Chcę to dobrze przemyśleć, dlatego planuję konsultację z prawnikiem. Może istnieje sposób, by zadbać o Emilkę tak, żeby jej mąż nie mógł przejąć majątku. Kto wie, może uda mi się nawet przekonać ją, by zastanowiła się nad przyszłością u boku Adriana? Po ostatnich urodzinach Wojtusia, kiedy wyszliśmy od Emilki, postanowiłem działać. W drodze powrotnej powiedziałem do Pauliny, posłuchaj co udało mi się nagrać, powiedziałem, podsuwając jej telefon i włączając nagranie, na którym Adrian przechwalał się swojemu bratu, jak ustawił się w życiu. Słowa Adriana wywołały u mojej żony ogromne zdziwienie i rozczarowanie. Przez lata nie chciała widzieć tego, co ja widziałem od dawna. Pytanie, czy Emilka również otworzy oczy? Obiecałem sobie, że zrobię wszystko, aby nie dała się omamić manipulacją tego cwaniaka. Jeszcze zobaczymy, kto wygra tę walkę, ja, człowiek, który uczciwie zapracował na to ceoma, czy Adrian, który myśli, że wystarczy czarować, by zyskać wszystko. Nie zamierzam pozwolić, by to on cieszył się owocami mojego życia.